Cześć, to jest Anna Wolf of Spiders. Dziś zapraszamy Was do naszej kuchni. Hej! Posolić? Więc urządzimy sobie teraz terrarium dla naszego ptasznika nadrzewnego, Caribbean Versicolor. Naszego ulubieńca. Tak, na pewno kojarzycie. Poprzednią aranżację tego ptasznika możecie zobaczyć w linku powyżej. Jakbyście chcieli sobie przypomnieć, to urządzaliśmy mu w listopadzie 2017 właśnie poprzednie terrarium. To było 10x20, takie mniejsze dla właśnie ptasznika nadrzewnego. On od tego czasu troszkę podrósł, także będziemy mu właśnie zmieniać. Terrarium, które właśnie wybraliśmy, jest 22x30, które wzięliśmy od Terra Shopu. Ono jest trochę większe od pozostałych naszych terrariów dla nadrzewniaków, bo jest szersze, ale tak jest pod wymiar do naszej szafki, żeby nie było żadnej luki, tylko wszystkie do siebie ściśle przylegają. Na stole mam już przygotowane trochę materiałów, a resztę zobaczycie na zbliżeniu. Mamy już przygotowane terrarium z torfem wymieszanym z wermikulitem. Tutaj Weronika osłoniła kratkę wentylacyjną papierem, żeby jej torfem nie przesypać. No, żeby jakiś tam niespodzianek nie było w trakcie. Potem to po prostu odklei i będzie czyściutka wentylacja. Zaczniemy sobie od posadzenia takiej roślinki na tył. W sumie jest z naszej zaszczepki. Mieliśmy ją po prostu na oknie. Pełno zaszczepek powstało, teraz ma już takie ładne korzonki. Weźmiemy ją z tyłu, bo fajnie chłonie wodę, więc nie zrobi nam się jakieś błoto. Nie będzie po prostu bagna w terrarium. Tak samo jak trzykrotka robi po prostu dużą ilość wody. A jak wiadomo, awikularie lubią mieć dosyć wilgotno i lubią też spijać wodę właśnie z szybek czy z roślinek. Mhm. Będzie akurat taka akuratna. Tak, i ona tutaj będzie na tył. Może te listki dolne by jakoś przyciąć, co? Bo na... Wiesz co, ja ją tak wezmę do góry. Ten jeden jest połamany. Bo ten właśnie jest chyba łamany, wiesz? Dlatego... wyeksmitujemy stąd. O. Dobra. Na drugi róg terrarium posadzimy taką piękną trzykrotkę. Ona jest z naszej hodowli, z parapetu. W naszym zaczepek właśnie. Tak, ją sobie już tutaj przygotowaliśmy, żeby po prostu cały taki kłąb wsadzić i tak nam fajnie ozdobi tylną ścianę terrarium, żeby nie było pustej luki. Teraz ją tu zagrzebiemy. Już tak właśnie fajnie ukorzeniona, więc nie będzie jakichś problemów z... Pięknie. Może go torf bardziej posyp tam podmiot też. Tam jedna trzykrotka chyba właśnie bez torfu. Nie w ogóle w ziemi. Dobra. Tam tutaj z tyłu no. Trochę więcej. Teraz sobie włożymy już tubę korkową. Tuba też była właśnie zakupiona w Terra Shopie. Ona była dużo wyższa. Ale dla potrzeb terrarium właśnie ją przycięliśmy, żeby też... Żeby była tak bardziej w dole. Żeby właśnie też pająk za bardzo się nie chował do tej tuby, a żeby można było jakoś właśnie go na tubie też sfotografować dla Was. Tak, no i też on sobie bardzo lubi robić sieci, duże sieci na górze. Sobie zawsze gniazdo zakłada. Pokażemy Wam później jego poprzednie terrarium, w którym jest jeszcze teraz. To terrarium zobaczycie. Możemy sobie teraz pokazać, jak chcecie. Terrarium wygląda obecnie tak, jak widzicie, jest dosyć mocno zasieciowane, ma porobione tunele na górze, na dole, roślinkę swoją poprzednią trochę zmiażdżył, po prostu jest za dużo tego terrarium, ale no, jak widzicie, terrarium już niedługo się zmieni. No i to chyba będzie idealne do tego terrarium. No. Zwłaszcza jak to wszystko nam się tak fajnie rozrośnie. Tutaj z tyłu. Teraz możemy zrobić takie zbliżenie ładne.
Zobaczcie, jak pięknie będą obejmować te listki trzykrotki naszą tubę. Ona jest taka fajna tutaj, tak fajnie wycięta, tak naturalnie. Poszarpana lekko. Już sobie wyobrażam, jak tutaj będzie na górze na przykład jakieś gniazdo, a tutaj będzie można spotkać karibeny. Dobra, i przechodzimy do przedniej części terrarium. Tutaj mamy takie roślinki, jakby taki mały bluszczyk. Taki bluszczopodobny właśnie. Coś takiego. Też był kupiony w Leroy Merlin. Znaczy w sumie jak poprzednie bluszcze, które używaliśmy. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie, bo teraz będziemy wsadzać ostatnią roślinkę. To jest taka roślinka z takimi małymi, okrągłymi listkami. Ona jest taka... Ona jest taka, że rośnie sobie tak płożąco. Po ziemi właśnie. Tak właśnie wszystko oplata fajnie, więc tutaj nam fajnie z przodu sobie będzie rosła. Może trochę tubę obrośnie, więc... No, można nam tak puścić na tubie fajnie. Jak są jakieś stare domy takie z bluszczem. Coś właśnie bluszczopodobne, ale właśnie nie zbija się tak do góry, tylko bardziej po ziemi. I też nie rośnie jakoś bardzo szybko, więc nie zdominuje nam terrarium. Tutaj sobie troszkę więcej torfu nasypałam, żeby była trochę wyżej ta roślinka. Razem to jakoś ulokuję. Jeszcze dla zakończenia posypiemy troszkę porostami. Zawsze to jest takie urozmaicanie w terrarium. Fajnie wyglądają. Kiedyś stosowaliśmy mech, ale niestety nie sprawdzał się u nas, bo żółk i ogólnie tak jakby nie wyglądało to estetycznie. Dlatego teraz z mchu rezygnujemy na koszt, na rzecz porostów. Dobra. Dobra, starczy. Nie ma sensu też przesadzać. Skończone terrarium. Teraz zobaczcie, jak wygodnie można sobie wyjąć to zabezpieczenie do wentylacji i wszystko jest czyściutkie. Siereczka nam odchodzi. Przecież tylko lekko zwilżona właśnie, żeby lepiej się trzymała. Wentylacja czyściutka. Terrarium gotowe. Teraz spryskujemy i będziemy przeprowadzać naszego lokatora. Teraz sobie zobaczcie z bliska, jak to fajnie wygląda. Wszystko jest tutaj zroszone. Jest naprawdę kolorowo i tak fajnie. Mamy nadzieję, że naszemu ulubieńcowi się już spodoba i że się zaklimatyzuje. Jak widzicie, nasz mały przybysz jest na kawałku korka.
zrobiliśmy dla Was małą niespodziankę, ale to zobaczycie już niebawem. A tymczasem trzeba go delikatnie wprowadzić. Trochę jest zestresowany, ale jest no jak to w wersji, jest w miarę grzeczny. Odwrócisz mi terrarium? Tak, odwrócę już. Byśmy wszyscy mogli się przyjrzeć pięknocie. Może opuścimy, co? Chcesz? Nie ma potrzeby. Jak widzicie, ma dosyć duży odłok, więc pewnie niedługo będzie liniała. Chyba pije wodę z szyby. No, chyba tak. Pięknie ją widać. Jeszcze sobie na nią popatrzeć. Tylko nieśmiała jest przez nowe miejsce. No, ale pewnie 1-2 dni już będzie miała swoje małe gniazdko. W którymś z rogów, byleby nie z przodu. My się już powoli z Wami żegnamy, ale jeszcze zostańcie, to zobaczycie kilka zdjęć, które udało nam się wykonać, jak była na stole bezcieniowym. Jeżeli Wam się ten materiał podobał, zostawcie łapkę w górę, jakiś miły komentarz. Pozdrowienia dla naszej wersji. I jeżeli chcecie zobaczyć, jak zmieniło się terrarium po pewnym czasie, ty dostawcie jakąś informację, żebyśmy wiedzieli. To jest nasz ulubieniec, także na pewno będziemy go często fotografować. W takim razie my się żegnamy i widzimy się już niebawem.